jesteśmy tutaj. O! Pa, wjeżdżamy do pociągu, mamo. Ja cię. Czy tak ci? Ale. Mamo, zrób wjazd, tak wjeżdżamy. Wjeżdżamy, patrzcie. Miau. A tu babcia jako oliwkę ma. Ładną. To co, dawać jeszcze? Sali? Sali? Dawać jeszcze. Co? Ja też piciu. Wody nie ma, jest tylko tam dla oliwki i kolaków. Czekaj, że... Ale o to możesz, ja to wszystko wypiłam. Ale po prostu dobrze wiedziała, bo muszę wnikać. Polska. Już Olivia, Polska. Polska i FM. Witamy w Polsce. Ładne, tu jest całe podwórko. Nasze. Stara huśtawka jeszcze, przedwojenna jakaś. Ten domek ma od 4, 6, 7 łóżek plus salon. Tu dziewczyny sobie jedzą śniadanko. Salinka sobie leży. Tutaj przód. Tutaj się wchodzi do środka. Tam na górę. Kuchnia. Salon. Kominek. Nic więcej nam nie trzeba. Tutaj druga strona. Druga strona, tutaj takich domków koło siebie jest, nie może ze 100 tutaj. Tak mniej więcej po... Niektóre domki mają 1000 metrów kwadratowych działki, niektóre 500 metrów kwadratowych działki. Ale ogólnie nie słychać nikogo obok siebie, tak trudno. Cisza jest i spokój. Fantastyczne. Sąsiedzi tylko strzelają czasami z nas, z wiatrówki. O, Warmia i Mazury, cud natury! Gorąco, woda jaka, 28. Ale ludzi to tutaj jest troszkę, co? Woda przyjemna. Bardzo przyjemna, no. Jest fantastycznie po prostu. Pod słońce. Czekaj, już nagram. Płynie. Po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Idę zobaczyć, jaka tutaj jest ciepła, czysta woda. Aż normalnie, to jest normalnie szok, jak tutaj jest czysto. Jeśli przed chrztem pójdziesz do fryzjera chyba, co? Żeś pięknie wyglądał. Nie, mówią, że doroczku się nie obcina. Kiedyś tak mówili. Ja chyba liście pierwszy raz przed roczki mówię. Nie, była po roczku, czekaliśmy specjalnie. Ja tak. Teraz Ale tam Nikola i Nadia czekały na ciebie. Piotrek. No. Nie mogłam. Wiem, że nie możesz, ale jeszcze się z nimi spotkamy. Może tutaj przyjadą.
Może. Fajnie by było. A to możesz mnie na czym? No zaraz mogę. A ja? Fajna ta huśtawka starodawna, nie? Może ona nie taka starodawna, tylko taka wymyślona fajnie. Musi Laila pierwsza wejść. Salincia. Salinka. Salinka. Cześć. Podoba ci się na Warmii i Mazurach? Fajnie jest? Ty to pójdź trochę szybciej. Odwróć wiosło. Odwróć trochę wiosło. O, jeszcze. O tak, i teraz. W tą stronę i w drugą. W tą i w drugą. To dwa razy w tą, dwa razy w prawo, dwa razy w prawo. Nie w tą stronę. O tak. Oj, widzisz, jak ładnie zakręcasz? I jeszcze raz. I jeszcze kręć. Takie kółko zrób, nauczymy się, no. O tak. Tylko trzymaj mocno, żebyśmy nie zgubili. Bo jak zgubimy, to już będzie wtedy, wiesz. No rób takie kółko, nie tą stroną, prawo, o tak. O tak. Ale w grach ona jeździ, w samochodach to. Nie. I w drugą stronę, żeby się w głowie nie zakręciło. Auta jeździć. Dobra, jesteśmy w kolejnej wiosce turystycznej o nazwie Wilkasy. Koło Giżycka. Koło Giżycka. Jest tutaj bardzo pięknie, ta miejscowość jest godna polecenia. Idziemy wam pokazać domek teraz. Cześć, malutki. Rodzinka UK w miejscowości... Wilkasy koło Giżycka. Wilkasy koło Giżycka. Piękna okolica. Piękny domek. Cześć, Aga. Cześć. Cześć. Już księżniczka przebrana? Powolutku niestety. Z pięknej oranżerii widok na jezioro. Tam one dalej chyba... Oj, chodź szybciutko. Chodź, podniosę, chodź. Chodź, ojejku, chodź. Ojejku. Przewróciła się Patryka córeczka. Malutka. Dobra, to tu jest oranżeria z widokiem na... Z widokiem na ogród. To jest mieszkanie Patryka i Arka. Wynajęte na wakacje, jest wspaniałe. Można robić piękne wieczorki tajlandzkie. Lampka, dla mnie to tylko by brakowało tutaj wiatraka takiego z sufitu, który chłodzi. Piękna oranżeria jest ta. Idziemy do środka. Magnetofon Sharp z kasetami. Ostry musi być. Że to jest jej Andrzej. Przejęła ciebie. Jest? Chore, normalnie chore. Zobacz. Aleks? Aleks? Gdzie jesteś na rączkach? U wujkarka? Będzie udało się. Boże, malutki. Piotr czapa nawet. Co my bierzemy? O. Chłodno tutaj, nie? Bardzo chłodno. Tak, dobry system. Tak. To gdzie się zbieramy? Zbieramy się na... Obiad, a później na plażę, tak? Spoko. Tutaj tam nie ma tego. Parasole by się jakieś przydały, jak tam nie ma. Nie? Na plaży tutaj nie ma drzew, nie ma cienia. No wiem. To jest teraz za 22. No na plażę pójdziemy, zobaczymy tylko. Po co tu? No to już tutaj nie przyjdziemy. No. Te wilkołyje? Nie. Te wielkasy to jest... Wielkasy.
Wspaniała miejscowość. Zobaczcie te ile jachtów tu jest. Ona się chyba łączy z Giżyckiem razem. Amfiteatr, coś takiego jak na wzór w Mrągowie. To idziemy dalej. Jest taki tutaj zamek. Jest coś, no. To jest bliziutko, ale ci powiem, no dzieci nie będą zadowolone. Nie będą? Nie, broń Boże. Ty jesteśmy w miejscowości Wilkasy. Koło Giżycka, tak? Tak. Chcesz piwko? Nie, nie, dzięki. Ja będę prowadził. No. Ja chcę zobaczyć. A one się tak cieszą, że przyjdziesz nagle, żeby to nagrywam właśnie, będzie to. Ja chcę zobaczyć. Ko Piotruś, cześć. Cześć. Tak, pokaż jak tańczysz, będziesz na YouTubie. Kalia, umiesz tak? No tak, wracaj, to mam być piątek. Ej, mamy na tańczy. Tańcia. Cześć Madzia. Cześć, cześć. Jesteśmy na domku u Patryka i u Michasia. Bardzo ładny dom. Bardzo przepiękny. Przepiękna chata. Obok są dwa jeziora, tak? Ile dziewczyny jest obok jezior? Rocik i jeszcze jakieś dwa. Dwa jeziora? Tam i tam. A, okej. Okay. A Aleks żołnierz. Bo gdzie ty tam jedziesz tą dwójką cały czas, gdzieś tam pod Berlin, gdzieś tam, jak się tam jedziesz? Ja jadę cały czas tą dwójką. No, no to ode mnie masz na autostradę 3 km. Nie pójdą, że jest tak, 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 bo przejeżdżaliśmy i mówiliśmy, o tu Michaś mieszka. Wiemy, w którym miejscu nawet. Jasne. Nie, nie przejeżdżałeś koło nas. No ale tak po A2 i tak mniej więcej mówimy o tu Michaś. No ale no to tu mniej więcej, no to tą autostradą zajechałeś, to był zjazd stryków. No. Chciałbyś skręcić na Katowice? Spoko. A ja ile ze swoją trawą walczę, kurna. U mnie kamienie były. Ale tutaj duży rejon jest, nie? No. Ja cię. Prawo, tu wiesz, no. Bliski, bo montowane wszystko automaty. No to właśnie. Nie chcesz tego? Lizuna? Masz Lizuna. Masz, bo ja zjem.